pewnego dnia wchodzę do sklepu i mówię, czy jest moja ulubiona kiełbasa? Tak tęsknię za tą kiełbasą. Mężczyzna, brak ci pewności, że brodą zakrywasz swą twarz. Drapiesz kobiety, niszczysz namiętność. Z brodą stracony dzień masz. A co oni tam mogą wiedzieć o brodzie i o namiętności? Nic! Broda jest solidnym narzędziem namiętności. Tak myślę. Cześć wam! Jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze, chociaż możecie nie mieć powodów. A dlaczego? Bo za oknem jest szaro, brudno, pada deszcz. Brudno to może przesadziłem, ale pada deszcz i jest kijowo. Ja ostatnio bardzo często ostatnio rozmawiam z moim siostrzeńcem, który w Australii był przez półtora roku chyba. I często nasze rozmowy schodzą na temat tego, jacy ludzie są tutaj, a jacy byli tam. I oczywiście, tam byli bardziej otwarci, weselsi, ciekawsi może nie, no to właśnie o tym nie dyskutuję, ale na pewno weselsi. Dlaczego? Bo mają, kurde, pełno słońca! Kurczę, jak się ma takie widoki za oknem, to trudno nie być, ja wiem, zadowolonym. Zadowolonym, no jakimś takim, no inaczej. My jesteśmy chyba istotami światłoczułymi. Ja też lubię słońce, od razu lepiej się czuję, jak jest trochę cieplej. Chociaż nie lubię gorąca, ale dobra, mniejsza z tym. Mniejsza z tym. O czym dzisiaj chciałem wam powiedzieć? Ostatnio w komentarzach ktoś napisał coś, co zwróciło moją uwagę. Że za dużo okazuje entuzjazmu. Że przecież czy ja nie widzę, co się dookoła dzieje? Czy ja nie widzę, co się dzieje w telewizji, w polityce, w prasie, w radiu? Wiesz co? Nie! Nie widzę, bo ostatnio nie zaglądam. Boże, jak mi dobrze! Od 3-4 miesięcy w ogóle nie śledzę polityki. Zupełnie, kompletnie, praktycznie zero. I od razu mi weselej z tego powodu. Ale na pytanie, czy coś mnie wkurza, odpowiadam tak, owszem. Coś mi wkurza i dzisiaj postanowiłem o tym powiedzieć. Wkurza mnie jedzenie. Kurde, wkurza mnie jedzenie. Nie wiem, czy tylko w naszym kraju, czy w ogóle. Ja mam wrażenie, że żyję na pustyni. Nie mogę nigdzie dostać dobrego jedzenia. Szynka smakuje jak styropian. Nie, żebym jadł styropian, podejrzewam, że podobnie. I wiecie co? Nie dość, że to wszystko smakuje jak syf, to jeszcze nie można, kurczę, kupić nic dobrego. Ja ostatnio słyszałem o takiej aferze. Właściwie dwie, o dwóch aferach. Pierwsza to jest z Włoch. Z Włoch. Była sobie firma, która produkowała która sprzedawała produkty spożywcze. I w pewnym momencie wpadli na genialny pomysł. Wiecie, co zrobimy, chłopaki? Kupimy paszę dla zwierząt i będziemy ją sprzedawać jako zdrową żywność. Zrobimy na tym majątek, ludzie będą szczęśliwi, bo tak naprawdę nikogo nie obchodzi, co je, pod warunkiem, że to jest napisane zdrowa żywność. To do wszystkich, którzy narzekają na fast food. Ja wiem zdrową żywność, a tak naprawdę nie wiem, co to jest, wiem tylko, że przeważnie jest to drogie. Zatem panowie Włosi, mam nadzieję, że to Włosi, a nie Hiszpanie, zresztą pal licho, nie jest tak naprawdę istotne, sprzedawali tą paszę dla zwierząt, która niestety była dosyć szkodliwa dla ludzi, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Ani żadne instytucje, które zajmują się badaniem żywności, nikt, ani klienci, wszyscy byli szczęśliwi, a przede wszystkim ci kolesie, którzy zarabiali naprawdę solidną kasę. I wiecie, kto się zorientował, że coś jest nie tak? Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy. Ich tak szczerze mówiąc nie obchodzi jedzenie, ale zaczynają sobie zadawać pytanie. Jak to możliwe, że firma w tak krótkim czasie osiągnęła tak ogromne zyski? Krótko mówiąc, 4-krotnie powiększyła dochody w bardzo małym okresie czasu. Jak faceci wpadli? Wpadli dlatego, że się uczciwie rozliczali z Urzędem Skarbowym. No ja pierdziu. Nikt się nie zainteresował tym jedzeniem. Wszyscy byli zadowoleni, że żarli zdrową żywność. Cytat. Znaczy, niezdrową, tylko paszę dla zwierząt. No więc wesoło. A co my jemy w naszym radosnym kraju? Jemy tak, sól przemysłową przy kiełbasie. No żeż w mordę. To a propos tych szynek. Jakiś czas temu przestałem kupować szynki, bo mi nie smakują. No to jest totalny syf. To nie jest mięso, jak jadłem w młodości. No sorry, to nie jest jakiś sentyment podstarzałego kolesia, który mówi, jak byłem młody, to było fajniej. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi, kurde, o to, że to mięso jest piekielnie niedobre. Ale zacząłem kupować kiełbasy. Kiełbasy mają chociaż smak. Ja nie wierzę, żeby one były robione jakoś, ja wiem, lepiej czy zdrowiej. Nie mam złudzeń, ale były smaczne. I pewnego dnia wchodzę do,
do sklepu i mówi, czy jest moja ulubiona kiełbasa, tak tęsknię za tą kiełbasą. I pani w sklepie mówi mi tak, wie pan co? Nie ma, bo z tą solą jest problem. I pomyślałem sobie, no ja pierdzielę. Nie dość, że no przerzuciłem się na tą kiełbasę, która była pyszna, to jeszcze mi tam wcisnęli tą sól. No żeż mordę! I właśnie stąd moje spostrzeżenie. My żyjemy na cholernej pustyni. Ostatnio kupiliśmy jabłka z moją żoną. Rozkroiliśmy jedno w 3/4 w środku zgnite. No żeż kur! Wiecie, takie patenty robi się z brzoskwiniami. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda z punktu widzenia, ja wiem, tworzenia tego, tej potrawy, bo trudno to nazwać już owocem, ale one gnieją od środka. No, palicho, wiem, że robili to z brzoskwiniami, okej, spoko, rozumiem, brzoskwinie w Polsce niespecjalnie sobie radzą w warunkach naturalnych, ale żeby z jabłkami, jabłka w Polsce rosną same, dosyć dobrze sobie z tym radzą. Ale nie, też muszą, kurde, te jabłka urządzić na szaro. Zgniłe jabłko w 3/4, no i mięso, wszystko jest totalny syf. Nie ma gdzie kupić zdrowego jedzenia. Naprawdę. A nawet jak widzicie w sklepie, w drogim sklepie, kurde, poszedłem do sklepu, gdzieś tam w galerii jakiejś handlowej, jest sklep ze zdrową żywnością, pięknie to wszystko wygląda, elegancko postawione na półce. Mówię, kupię suszone pomidory, bo lubię z nich robić różne rzeczy. Podchodzę do pani ekspedientki i pytam się, chciałbym słoik suszonych pomidorów. Ile kosztują? Zapytałem. 50 zł. 50 zł za suszone pomidory? Czy wy żeście oszaleli? Normalnie w sklepie kosztują 5 słoików. 5 do 10. 50 zł. Matko. Powiedziałem, nie, wie pani co. Jednak mam apetyt na coś innego. I wyszedłem niepyszny z tego sklepu. Ciężko jest z jedzeniem, a ja lubię zjeść. Lubię coś zrobić dobrego. No to tyle. Pomarudziłem. Zadowoleni wszyscy? Jeżeli tak, to pozdrawiam was bardzo serdecznie. Ach, na koniec jeszcze, co dzisiaj? Dzisiaj będzie słabo, jeżeli chodzi o filmy. Będzie tylko kolejny film z cyklu mini Let's Play. Tym razem wziąłem się za Half-Life'a 2. Zapraszam was bardzo serdecznie. Pozdrawiam was równie serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa!